najpierw nawiążę jednak do tego, co mówiła Magda. Wielu ludzi w ogóle nie rozumie tego, co robimy. Wielu letnich chrześcijan tego nie rozumie. Szukają tylko punktów, żeby się przyczepić. Kiedy byliśmy w ten piątek, w południe na ewangelizacji, w pewnym momencie idzie chłopak z kolegą. Zatrzymał się i patrzy na mnie. Pamiętam jego twarz. Nie pamiętam skąd. On mówi: czy pan mnie pamięta? Mówię: pamiętam twoją twarz, ale nie wiem skąd. Z centrum. Spotkaliśmy się. Modlił się pan o mnie. Byłem chory. Przyjąłem Jezusa. Jestem zdrowy. Dziękuję i poszedł. Czy warto? Warto. Warto iść na ulicę, chociażby dla tego jednego człowieka. Warto. Ale lepiej ludzie tego nie rozumieją. Dobra. A teraz przejdę do tego, czym się chciałem podzielić dzisiaj. Kiedy ja się przyglądam na życie Jezusa, to wiecie, Jezus, on nigdy nie bujał się od przypadku do przypadku. Tam w ogóle nie było takich rzeczy. Jezus nie funkcjonował w taki sposób, że na przykład dzisiaj skoczę sobie do Betanii, zobaczymy, co będzie. A w przyszłym tygodniu zapowiadają ładną pogodę, to skoczę sobie na plażę do Galilei, zobaczymy, może ludzie przyjdą na plażę, może coś takiego się w ogóle fajnego wydarzy. Jezus tak nie funkcjonował. Co robił Jezus? Jezus się modlił. Jezus się modlił dotąd, aż wiedział precyzyjnie, co chce i co ma zrobić. Bóg to strateg. Jezus to strateg. To w ogóle Jezus jest mistrzem świata, jeśli chodzi o strategię. I generalnie dzisiaj o tym chciałem się z wami podzielić, abyśmy poszukali tej części w sobie. Jezusa jako stratega. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Jezus był bez grzechu. Ja na początku, jak przyjmowałem to słowo, to tak rozumiałem je bardziej tak w zakresie takich grzechów moralnych i tak dalej. Ale w którymś momencie ja pojąłem, jak zrozumiałem, czym jest błąd, czym jest grzech, że to błąd, chybienie celu, i uświadomiłem sobie, że Jezus był bez grzechu, czyli Jezus się nie pomylił. Skoro Jezus się nie pomylił, a Duch Święty mieszka we mnie, to ja mogę się nie mylić. Mogę się nie mylić. Jest to możliwe, więc żebyśmy się nie mylili. Dzisiaj chciałbym pozostać tylko i wyłącznie na 10 rozdziale z Ewangelii Mateusza, bo uważam, że ten rozdział jest mistrzostwem świata, jeśli chodzi o strategię. Ja nigdy nie widziałem lepszego, głębszego, bardziej prawdziwego przekazu, jeśli chodzi o strategię, niż ten rozdział. Oczywiście nie jest to studium biblijne, więc nie będziemy się zastanawiali, czytając te wersety, analizowali każdego słowa i w pełnym kontekście. Chciałbym, żebyśmy jakby skupili się w duchu na tym przekazie w zakresie strategii. No bo samo Słowo Boże, ono jest wielopłaszczyznowe, tak? Ale dzisiaj skupię się na strategii. Zaczynając od początku, od pierwszego wersetu. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Kiedy dostajesz objawienie od Boga, kiedy pada światło na dany temat, który je oświeca, automatycznie dostajesz moc do wykonania tego tematu, do wykonania tego zadania. Automatycznie, kiedy przychodzi objawienie od Boga, jest też moc. I przywołał ich 12 i dał im moc. To jest automatyczne.
Historia z moim basem. To taki przykład. Początkowo w uwielbieniu grałem na gitarze elektrycznej, normalnej. Ja nigdy nie byłem wirtuozem, bardziej byłem rzemieślnikiem. W którymś momencie przyjąłem objawienie, że będę grał na basie. Ja nigdy w życiu wcześniej nie szukałem basu, bo nie interesował mnie bas z żadnych instrumentów. Kompletnie nic nie było we mnie w ogóle takiej przestrzeni. Przyjmuję taką informację. W posłuszeństwie następnego dnia pojechałem, kupiłem bas. I ten bas nie ma we mnie jeszcze pewnych dalszych kroków. Ten bas leży przez jakiś czas na szafie, spakowany. Gram dalej na gitarze. W pewnym momencie ożywa we mnie pragnienie. Co robię grając na normalnej gitarze? Zaczynam szukać basu. Zaczynam szukać strun basowych, choć do końca sobie jeszcze tego nie uświadomiłem. Pamiętam przed nagraniem płyty, Przemek podchodzi do mnie i mówi: weź bas i zagraj na basie. W pierwszej chwili taki odruch obronny. Nie, wiesz, ale wracam w ogóle, modlę się. Pamiętam w ogóle to objawienie, które przyszło. Biorę bas. Od momentu, jak wziąłem bas do ręki, to ja w ogóle wiem, że on jest mój. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć. Ja jestem całym sobą w tym basie i w każdym dźwięku. Mnie nawet do końca nie obchodzi, jak to brzmi. Ale tą głębię, i to, która z tego płynie, to jest... Ona odpowiada mojej miłości i wdzięczności do Boga. To jest jak tylko pomiędzy nami. To jest nasza relacja. Ja mogę grać podstawowy dźwięk, ale to jest moje. Ale kiedyś kompletnie nie miałem o tym pojęcia. W ogóle mnie to nie interesowało. Więc kiedy otrzymujesz objawienie od Boga, tak, to automatycznie otrzymujesz też moc do Jego wykonania. Ale kiedy nie wykonujesz tego objawienia, no to jest to błąd. On bardzo często podszyty jest dwoma rzeczami. Pierwsza to lęk. Ponieważ to objawienie, to jest światło, które pada na coś, czego nie było. Może być lęk przed nowym, nieznanym, tak? No i druga rzecz to niedowiarstwo. Niedowierzamy często. Przede wszystkim wtedy, kiedy koncentrujemy się na tym, co naturalne, na naszym doświadczeniu. Ale ten werset mówi wyraźnie, że i przywołał 12 i dał im moc. Kiedy dostajesz objawienie, dostajesz moc do wykonania zadania. Idźmy dalej. Imiona sobie odpuścimy. Werset 5-6. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Co mówi nam ten werset? Te dwa wersety. Wiesz, gdzie i do kogo masz pójść. I wiesz, gdzie masz nie iść i kogo masz pomijać. Jak ja zacząłem rozpoznawać, to zacząłem czytać te wersety nie jakby historycznie, a propos tych zdarzeń i tego, co Jezus mówił w tym momencie do apostołów, tylko patrzeć na ponadczasowe przesłanie. Skierowania w komorze na Niego modlitwy. Ja zacząłem jakby rozumieć, jak często ludzie w ogóle, wiecie, jakby zatrzymują się i mówią: nie wiem, co mam robić, nie wiem, gdzie mam pójść. Nie wiem, gdzie mam jeść. Tu jest odpowiedź, tak? Módl się, a otrzymasz strategię. Wydobędziesz ją ze swojego ducha. Będziesz wiedział, gdzie i do kogo masz pójść. I nie koniec. Ale będziesz też wiedział, gdzie masz nie iść i kogo masz omijać. To bardzo precyzyjna informacja. Dalej, w 7 wersecie. A idąc głoście, wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Wcześniej wiesz, gdzie masz pójść i do kogo, a teraz już wiesz, co masz powiedzieć. Wiesz, co masz powiedzieć. To są bardzo precyzyjne słowa. Bardzo precyzyjne słowa, które my możemy z osobistej relacji, z naszej komory wydobywać do każdego objawienia, które w nas powstało. Do każdego objawienia z nieba. Idźmy dalej.
Werset 8. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Wiesz, co masz robić i wiesz, w jaki sposób masz wykonać to zadanie. Czyli po kolei. Wiesz, do kogo idziesz, gdzie idziesz, do kogo nie idziesz, kogo omijasz. Wiesz, co masz powiedzieć i wiesz, co masz zrobić. Werset 9 i 10. Nie miejcie w strzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzin jest robotnik wyżywienia swego. Wiesz, jak masz być przygotowany. Wiesz, w co masz być zaopatrzony i wiesz też, co ci jest zbędne i co ci może przeszkadzać. Jak ja zacząłem to oglądać od tej strony, zacząłem się modlić w ogóle o te słowa, to ja zobaczyłem, że to jest w ogóle aptekarska precyzja. Te wersety do tego momentu, czyli kiedy wiesz, gdzie i do kogo masz pójść, wiesz, gdzie masz nie iść i kogo masz omijać, wiesz, co masz powiedzieć, wiesz, co masz robić i wiesz, w jaki sposób masz wykonać to zadanie i dodatkowo jeszcze wiesz, jak masz być przygotowany, wiesz, w co masz być zaopatrzony i co jest ci zbędne i co ci może przeszkadzać. W tym momencie wiesz wszystko, aby podjąć decyzję, aby zgodzić się z Bogiem. Idę. Wchodzę w to. Idę. To wszystko wystarczy. Wystarczy do tego momentu. To jest bardzo precyzyjne. My bardzo często się wycofujemy z szukania Boga dalej. Ja pojąłem w tym momencie, że jeśli któreś z tych pytań ja jeszcze nie czaję, to ja lecę do komory. Mnie to w ogóle motywuje. Bo ja wiem, że ja mogę to tak dokładnie widzieć i tak dokładnie oglądać. Lećmy dalej. 11-15. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do swojego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz. A gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta mego, strząśnijcie próg nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, że będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Kiedy odebrałeś wcześniejsze informacje, te, które są opisane głównie w wersecie 5-10, kiedy podjąłeś decyzję, kiedy zgodziłeś się z Bogiem, że idziesz, jesteś w tym, idziesz w tym dalej, twoje objawienie zaczyna się poszerzać o bardzo szczegółowe już instrukcje i bardzo szczegółowe wytyczne. Zaczyna powstawać w tobie szczegółowy plan. Szczegółowy plan. Te rzeczy, o których teraz mówię, ja również przeżywam. Pierwszy raz, kiedy sobie to uświadomiłem, to było wtedy, kiedy ja jeszcze byłem wspólnikiem kancelarii, kilka spółek w tej grupie i ja wtedy budowałem siebie, pamiętam. Wiele wątków nie wchodziłem, mając świadomość rzeczy, które się dzieją. Ale w codziennej mojej modlitwie mówiłem tak: Boże, ja dziękuję Ci, że wyprowadzasz mnie z mojego Egiptu. Na tamten moment nie widziałem i nie rozumiałem nic więcej. Wiedziałem tylko, że nie niesie to życia do mojego życia i każdego dnia, kiedy modliłem się, mówiłem: dziękuję, że wyprowadzasz mnie z Egiptu. W pewnym momencie powstało we mnie przekonanie, aby odejść. Ono było wbrew wszelkim
intelektualnym scenariuszom, wbrew wszelkim wariantom, które sobie rysowałem. Ono było po ludzku nielogiczne. Po ludzku było nielogiczne, ale ono we mnie powstało. Podjąłem decyzję, choć okoliczności na mnie napierały, żebym tego nie zrobił. Podjąłem decyzję, że odchodzę. Złożyłem papiery, wypowiedziałem umowy spółek. Kiedy zgodziłem się z Bogiem, zrobiłem kroki wiary. Zaczęły przychodzić szczegółowe instrukcje dalej. To nie jest tak, że od początku wiedziałem wszystko. Na początku nie wiedziałem nic. Modliłem się, mówiąc: dziękuję Ci, że wyprowadzasz mnie z Egiptu. Później powstało we mnie. Przyszło światło, co mam zrobić. Zgodziłem się z Nim. Podjąłem decyzję. Walcząc ze swoim umysłem, który z każdej strony próbował mnie hamować. Kiedy podjąłem decyzję i zrobiłem krok wiary, kiedy ona stała się już namacalna, jej skutki też, wtedy dostałem szczegółowe informacje, w jaki sposób konkretnie dalej mam postępować. Byłem wierny i każdy z nich ziścił się punkt po punkcie. Więc wiem, o czym mówię też dzisiaj do was. Idąc dalej, 16 werset. Oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Tak jak powiedziałem, ja nie skupiam się dzisiaj na pełnym rozumieniu jakby tych słów, tylko chcę wam przekazać pewien obraz w duchu w zakresie strategii. Więc kiedy idziesz dalej, kiedy jesteś posłuszny temu objawieniu, na podstawie tego wersetu, wiesz, jaką masz przyjąć, jaką masz mieć postawę. Wiesz, jaką masz mieć postawę. Idąc dalej, 17-19. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić. Na zdaniu pierwszym zakończę, bo tutaj jest pewna część, jeśli chodzi o ten przekaz. Co mówią te wersety? Że wiesz, co cię tam czeka. Jesteśmy w stanie tak budować naszą relację z Ojcem, że widzimy, że z tej komory jesteśmy w stanie wyciągnąć te informacje. Jezus to wiedział, dlatego powiedziałem na początku, że On się nie bujał i nie chodził. Wpadnę tu, może wpadnę tam. Szukał Ojca. Napierał. I wiedział. To w ogóle ten dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza, ja bym go tak podzielił w kontekście tej strategii i tego, co możemy wiedzieć w ogóle, na takie trzy części. Od pierwszego do dziesiątego to była ta pierwsza część, gdzie wiemy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby podjąć decyzję i aby zrobić krok wiary. Gdzie mamy iść, kogo mamy omijać, co mamy powiedzieć, w co mamy być jakby zaopatrzeni. I druga część, kiedy już się zgadzamy z Bogiem, to jest od 11 do 19, zdanie pierwsze, dostajemy szczegółowe informacje. Zgadzamy się z Bogiem, podejmujemy kroki wiary, nasze objawienie zaczyna się poszerzać cały czas. Ale Jezus nie na tym nie kończy tej rozmowy z uczniami. Nie kończy w tym momencie. Cała trzecia część od zdania drugiego, 19 wersetu
do końca, do 42, jest informacja o skutkach, o znakach, jakie będą towarzyszyć. Zapewnienie ochrony, tak? Bóg idzie dalej i pokazuje też następstwa i okoliczności. I tu bardzo często właśnie manifestuje się słowo wiedzy i słowo mądrości. Przejdziemy przez tą część. Wersety od 19, od drugiego zdania do 20. Albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. Wiesz, że jesteś pod ochroną. Bez względu na okoliczności. Bez względu na ocenę sytuacji w wymiarze naturalnym. Ty właśnie w tym momencie wypełniasz zadanie z nieba. Zadanie z nieba. Zadanie z nieba. A Jezus jest tym z tobą. Nie martwcie się, co macie mówić. Jesteś pod ochroną. Werset 21. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią o śmierć. Proroczo możesz widzieć następstwa twojego działania, które będą występowały. Możesz proroczo je widzieć. Możesz widzieć potężną zadymę. Możesz widzieć potężną zawieruchę. Tak jak tutaj te słowa, które są opisane. W swoim duchu będziesz to już przeżywał tu i teraz, dzisiaj. Nie przeżywasz tego jeszcze w ciele i nie przeżywasz tego jakby w duszy. Ale w duchu już to odbierasz. Widzisz to proroczo. Widzisz to proroczo. O tym mówi ten werset. Rośnie w tobie perspektywa prorocza. Ale z czym to się wszystko wiąże? Całe te wersety, pogłębianie tego objawienia, te informacje, one cały czas ściśle wiążą się z szukaniem Boga. Z szukaniem Boga w tym temacie. Z tym, że się nie wycofujemy. Że idziemy dalej, że budujemy tą relację. Że jesteśmy skoncentrowani na Nim. Na tym, co On mówi do nas. Że jest to dla nas ważne. Te informacje, one płyną do nas dalej. One są wszystkie do wyciągnięcia. Wersety 22-23. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, syn człowieczy wróci. Wiesz, że będziesz prześladowany. Prześladowania, one są wpisane w cenę prawdziwej, realnej służby, kiedy kładziemy swoje życie. One są wpisane, ale tu się nie kończy tylko na tym informacja, że będziemy prześladowani. Dostajemy instrukcję, co mamy robić w takiej sytuacji. Tam są te słowa, tak? Uciekajcie z jednego do drugiego, syn człowieczy przyjdzie. Nie panikuj. Nie lękaj się. Jeśli wykonujesz zadanie z nieba, to Jezus jest tam z tobą. W tym temacie. Właśnie w tym temacie. Dostajesz instrukcję, jak postępować wtedy. 24-25. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Kiedy to przyjdzie, bądź wpatrzony w Jezusa. Nie wahaj się. Nie drżyj. Bądź w Niego wpatrzony. Twój wzrost w Chrystusie i wypełnianie zadania oznaczać będzie, że będziesz doświadczać w tym temacie tego, co doświadczał Jezus. Ale właśnie wypełniasz zadanie. Właśnie wypełniasz zadanie. Bądź w Niego wpatrzony. Skoncentrowany na Nim. 26. Przeto nie bójcie się o ich,
A bowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Kolejny raz, nie bójcie się. Nie bój się. Nie bój się. Jesteś w trakcie tego zadania. Właśnie je realizujesz. Nie bój się. Ufaj mi. Ufaj mi. 27. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. A co słyszycie na ucho, głoście na dach. Śmiało idź dalej. Duch Święty będzie dalej prowadził cię w tym temacie. Bądź śmiały i zdecydowany. Uwalniaj słowa prawdy i życia. Nie cofaj się. Uwalniaj. Idź w tym dalej. Idź. Idź. To, co usłyszysz na ucho. Głoś na dachach. 28:30. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Kolejny raz informacja. Znowu nie patrz na okoliczności. Śmierć jest pokonana. Śmierć jest pokonana. To Jezus został opuszczony. Na chwilę. Przez Ojca na krzyżu. Abyśmy dzisiaj, my nigdy nie byli pozbawieni Jego obecności w naszym życiu. To On wypełnił najważniejsze zadanie. To On. Ale nie patrz na okoliczności. 31-33. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele w rubli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, ja zaprosił przed Ojcem moim, który jest w niebie. Tak jak powiedziałem, czytamy to teraz w kontekście tych słów i wyposażenia jakby do wykonania zadania. Więc czytamy to łącznie z wersetem 1. Tak, jeśli otrzymujesz objawienie z nieba, tak? Zadanie z nieba, to masz moc do jego wykonania. Kiedy ty działasz, Jezus działa przez ciebie i jest nad tobą. On działa wtedy przez ciebie. 34-37. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Niegodzien. Nie dziw się w takiej sytuacji. Nie dziw się. Kiedy będziesz podążał za tym objawieniem, kiedy będziesz szedł dalej, że okoliczności, to, co się będzie działo, przerosną twoje ziemskie rozumowanie. Przerosną to, co pojmujesz w takim ludzkim rozumowaniu, w wymiarze naturalnym, tak? Prawda czyni podział. Ostrzej niż brzytwa. Zobaczcie, Jana Chrzciciela też to przerosło, jak Jezus żył. Najpierw miał potężną służbę. Tak? Ale w pewnym momencie on miał też swoją koncepcję tego, jak Jezus powinien funkcjonować. I posłał swoich uczniów, aby go zapytali, czy aby na pewno Jezus to Jezus. Tak? Czy ty jesteś Mesjaszem? To, co się może dziać. Ten cały proroczy ogląd tej sytuacji, tego objawienia, on nam pokazuje, że możemy widzieć więcej, niż jakby rozumiemy w tym, czego do tej pory doświadczaliśmy. Tutaj są opisane, wiecie, skutki w tej konkretnej sytuacji, tak? Jezus mówi jakby do uczniów, co się będzie działo. Ale to samo jakby dotyczy każdej innej sytuacji, bo to jest ta sama jakby zasada. Czyli w jakimś temacie, w którym wchodzisz wykonać pewne zadanie, dostajesz objawienie. Po ludzku miałbyś jakąś swoją koncepcję tego, tak? Jak to się może rozwijać, jak to może przebiegać. Ale tak naprawdę to cię może przerosnąć. I teraz bądź na to gotowy. Nie bój się tego. Te słowa o tym mówią.
Jakby Jezus przygotowuje ich na pewne rzeczy, pokazuje im pewne, pewne sytuacje. Jak one mogą, jak one mogą występować, tak? Trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mi godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. Nie wypełnisz zadania, będąc w kompromisie. Nie ma szans. Nie ma szans. Najmniejszy kompromis powoduje zejście z tej drogi. Zejście z tej drogi, która opisana jest wcześniej. Nie wypełnimy zadania, kiedy będziemy w kompromisie. Nie wypełnimy też zadania, jeśli się zlękniemy. Albo będziemy chcieli uciec przed prześladowaniem. To za bardzo hardkorowe. Ja to zrobię, ale po swojemu. Tak jedną nóżką wejdę, a drugą tak zostawię. Nie wypełnisz zadania. Te wersety jeden po drugim. One budują we mnie bezpieczeństwo. Bo kiedy to czytam, kiedy to proroczo oglądam, kompletnie nie boję się wchodzić w nowe rzeczy. Kompletnie. Wiem, że mogę wydobyć ze swojego ducha bardzo precyzyjne informacje. Co mam zrobić, gdzie mam pójść, co mam mówić, jaką mam mieć postawę, kogo mam omijać. Mogę to wiedzieć. Nie muszę błądzić, nie muszę się mylić. Mogę precyzyjnie wiedzieć. To ode mnie zależy. Na ile będę szukał Boga, na ile będę chciał, na ile będę napierał. Co ten werset też mówi, ten 39. Jeśli w połowie będziesz starał się zachować naturalność, nie odnajdziesz głębi swojego powołania. Wiecie, ja to przeżywałem. Już wielokrotnie. Apostoł Paweł mówił, że uznał wszystko za śmieci, tak? Był jednym z lepiej wykształconych osób w Izraelu, tak? Kształcił się u rabiego Gamaliela, bardzo znanej i cenionej osoby. To wszystko, co później stało się po jego widzeniu z Jezusem, jakby uderzało w cały ten system. Teraz jakby każdy z nas w pewnym sensie, na jakimś odcinku stanie w podobnej sytuacji. Czy chcemy zachować jakąś odrobinę naturalności, jakąś odrobinę starego życia, która tak naprawdę chce nam dać lewe poczucie bezpieczeństwa. Jakaś dróżka na skróty. A po co tak mocno? A po co tak zero-jedynkowo? Tak? Po co tak? Tak nie trzeba może. Może tutaj sobie taki bastionik zostawię, tam się czuję bezpiecznie. Możesz. Każdy z nas może. Mamy wolną wolę i decydujemy. Ale ja pojąłem jedną rzecz. Że kiedy jakikolwiek taki malutki bastionik naturalności zostawiałem gdzieś tam sobie, nie rozwinąłbym głębi swojego powołania, nie pojąłbym tego. Nie doszedłbym do tego. To jest hamulec. Hamulec. Się różnie może rozwijać. Może się to rozwijać w stronę letniego chrześcijaństwa, niedzielnego chrześcijaństwa. Te fundamentalne pytania, tak? Czego my chcemy? Czego my chcemy? Ale kiedy naprawdę chcemy odkryć głębię naszego powołania, przeżyć to życie z Jezusem, to ta naturalność, ona musi zostać poniżona. Wersety 40-42. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego.
A ktokolwiek by napoił jednego z tych malutkich apostołów tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę opowiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Jesteśmy ręką Boga dzisiaj tutaj na ziemi. To my. Narodzeni z Bożego Ducha, Jego dzieci, zjednoczeni z Nim. To my jesteśmy ręką Jego tu na ziemi. Te zadania On wykonuje przez nas. Nie w jakiś enigmatyczny sposób. To objawienia, które dostajemy, te zadania. To my je wykonujemy. Znaczy to On je wykonuje dzisiaj jakby poprzez nas. To, co Jezus opowiadał w tej historii wprost swoim uczniom, to my dzisiaj możemy wprost odebrać od Ducha Świętego do każdego objawienia, które w nas pracuje, do każdego światła, które przychodzi, oświeca jakąś część. Pierwszy werset. Kiedy przychodzi objawienie, przychodzi też moc. Śpiewamy. Wszelka władza i wszelka moc, tak? Jest u Niego. Teraz jest moc. Jest moc. Pierwszy werset. Kropka końcowa. Przychodzi światło, jest moc. Co z tym robimy? Czy przyjmujemy to przez wiarę? Że mamy moc wypełnić to zadanie. Tu nie ma żadnego przypadku. Możemy to wszystko wiedzieć. Mamy Ducha Świętego w sobie, tak? Ale to są te pytania, które powiedziałem wcześniej. Jak bardzo napieramy. Jak bardzo chcemy wiedzieć. Jak bardzo. Kiedy ja to trzasnąłem, to o czym wam dzisiaj mówię, czym się z wami dzisiaj dzielę, przestałem chybiać. Ja w moim starym życiu, przed nawróceniem, byłem dosyć raptowną osobą. Nigdy nie miałem problemu z podejmowaniem decyzji. To w ogóle nie był mój problem. To nie, jakby nie, czy to życie w ogóle osobiste, czy zawodowe, w ogóle podjęcie decyzji mnie w ogóle nakręcało, tak? Mogłem wjeżdżać w ogóle jak czołg, podejmować decyzje, ciach, lecimy dalej, tak? Więc jak lubiłem, kręciło mnie też zarządzanie, tak? Bo się wiązało z tym, że trzeba szybko decyzje podejmować, tak? I teraz spotykam Jezusa, nawróciłem się, ale pewne rzeczy się nie zmieniły. Nadal bez problemu podejmuję decyzję. Szybko. Niektóre za szybko. Bazując na jakiejś naturalności we mnie, jakichś doświadczeniach wypracowanych, czasami poprzez, nie wiem, doświadczenie życiowe, że wiem, jak w danej sytuacji się zachować. Na kogoś innego mógłbym być to może problem, podjąć decyzję. Ja ją podejmowałem. Ale przez to częściej chybiałem. Częściej chybiałem. Ale kiedy ja w ogóle to zrozumiałem, tak? Idąc po kolei w ogóle, że Jezus się nie myli. Że jestem z Nim zjednoczony. Że jestem myśli Chrystusowej. Że ja mogę się nie mylić. Mogę tak jak On. To mnie to bardzo zmotywowało. We mnie spowodowało to, wiecie, taki wzrost dojrzałości i takiej dyscypliny, żeby się nie wycofywać, żeby nie stawać gdzieś w połowie drogi. Ja odkąd to pojąłem, ja zawsze buduję teraz w mojej komorze taką strategię. Nie buduję jej sam, nie mówię o tym, żeby teraz tworzyć coś na siłę i udawać i spinać się, ale w tym 10 rozdziale Ewangelii Mateusza jest pokazany cały proces, jego etapy. Pierwsza informacja, że kiedy przychodzi światło z nieba, żebyśmy uwierzyli, że mamy moc wykonać to objawienie. Kiedy dalej szukamy w tym Boga. Słuchajcie, my żyjemy z wiary. My nigdy na tym momencie nie będziemy widzieli końca, bo to w ogóle nie o to chodzi. My musimy przez wiarę robić w ogóle kolejne rzeczy. Ale kiedy będziemy dalej szukali Boga w tym temacie, będziemy widzieli, gdzie mamy pójść, do kogo mamy pójść,
co mamy powiedzieć, co nam będzie przeszkadzało, kiedy zgodzimy się z Nim. Tak, idziemy w nowe, w nieznane, w coś, czego nigdy nie dotykaliśmy, ale idziemy. Przyjdą szczegółowe instrukcje, przyjdzie prorocza perspektywa, słowo wiedzy, słowo mądrości, będziemy to oglądali, będziemy to przeżywali. Będziemy gotowi na to, co spotkamy. Ludzie się będą dziwić, skąd wiedziałeś. No wiedziałem, bo mam Ducha Świętego w sobie. Tak jak wam powiedziałem, kiedy podjąłem decyzję, odchodząc z kancelarii, następnie poszedłem i powiedziałem, na jakich warunkach wyjdę z każdej spółki. Okoliczności mówiły inaczej, ale finalnie, dokładnie w 100%, tak to się skończyło. Ja się nie wycofałem, przyjąłem informację. I cały czas możemy mieć świadomość tego, że to, że wchodzimy w coś, gdzie nas nie było, w coś zupełnie nowego, to możemy się czuć tak samo bezpieczni, bo jesteśmy jakby z Nim, jesteśmy pod ochroną. Połowa tego rozdziału to są informacje, abyśmy się nie bali, aby pewne rzeczy nie przerosły naszej psychiki, nasze naturalne doświadczenie życiowe w tym momencie, żeby nie zatrzymało nas przed czymś, bo nie wejdziemy w głębi tego powołania. Bo zatrzymamy się gdzieś w części tego objawienia, gdzieś po ludzku, intelektualnie zatrzymamy je gdzie. Dzisiaj, w związku z tym, że byłem raptowny w moich decyzjach kiedyś, czasami jeszcze tak jest, przychodzi jakiś temat, ta decyzja już jakby... Spokojnie. Modlę się. Modlę się. Chcę wiedzieć. Tak jak wam powiedziałem, nie miałem problemu z podejmowaniem decyzji. Miałem problem w drugą stronę. Podejmowałem je za szybko. A dzisiaj chcę wiedzieć. Szukam Boga w tym temacie. Szukam. Pracuję w komorze nad tym tematem. Bo chcę wiedzieć i chcę widzieć, tak? Wiecie, w ten sposób łatwo też możemy sprawdzić, jak czasami mamy takie wątpliwości czy pytania, czy coś jest od Boga, czy coś jest cielesne. To też jest taki w ogóle... dobry miernik, kiedy sobie pracujesz z tym tematem, tak, to czy twoje objawienie, czy ono się będzie pogłębiało, kiedy będziesz z tym tematem pracował w komorze, tak, czy też będzie w tobie wzrastało lub utrzymywało się przekonanie w ogóle, że masz to zostawić, że masz z tym nic nie robić, w ogóle jakby nic nie ma. Kiedy teraz w otwartości serca idziemy i się modlimy, tak, no i to jest dla mnie ten punkt jeden, jeśli mam wątpliwość gdzieś tam jeszcze, w jakimś odcinku, czy to jest w ogóle, znając swoją motywację, przeprowadzając to przez krzyż, tak, ale patrzę, co się z tym dzieje, że to pracuje dalej. Kiedy jest to światło z nieba, kiedy jest to objawienie z nieba, to ono zaczyna we mnie pracować i poszerzać się o te wszystkie punkty, które wam powiedziałem. Na różnych odcinkach czasu. To nie jest tak, że my w ciągu, nie wiem, tygodnia czy dwóch, bo czasami jest to w ogóle, zależy od objawienia i tematu, rozłożone bardzo mocno w czasie. I na różnych odcinkach się w tym odnajdujemy, nie widzimy tego wszystkiego. Ale zasada jest ta sama. Kiedy my idziemy w wierze, podejmujemy decyzję, to objawienie bardzo precyzyjne w nas rośnie. Dlatego ten ogląd proroczy, ta perspektywa widzenia może być tak dokładna, jakbyśmy to dzisiaj przeżywali w ciele i w duszy. Chociaż tego nie ma. Ale możemy to wiedzieć. I w ten sposób w ogóle nie zlękniemy się, w ogóle nie będziemy zaskoczeni, jak wyjdziemy. Nie działajmy więc, słuchajcie, od przypadku do przypadku. Szukajmy Boga, miejmy w ogóle proroczy ogląd i wiedzmy, co mamy robić. Wiedzmy, bo możemy, tak? Żyjemy z Bogiem dzisiaj, tylko dzisiaj. Amen. Tak? Dzisiaj więc odbieramy strategię działania. Dzisiaj. Dzisiaj odbieramy strategię działania. Ale ta strategia może dotyczyć zadania dzisiaj, jutro lub w przyszłości. Na różnym odcinku. Ale dzisiaj modlimy się i bierzemy jakby więcej w zakresie tej strategii. Nie jutro, bo to już przeszkolę uczą, że jutro to będzie futro. Tak? Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj przyjmujemy te informacje. I z tym was chciałem zostawić. Amen.